Airedale Terrier. Opis rasy. Rasa ta pochodzi z doliny rzeki Aire w hrabstwie Yorkshire w Anglii, gdzie została wyhodowana w połowie XIX wieku. Początkowo Airedale Terrier był używany do polowań na wydry i inne szkodniki, ale szybko zyskał popularność jako pies pracujący i wystawowy. W czasie Peary II wojny światowej Airedale Terrier pełnił rolę psa posłańca, strażnika oraz sanitariusza. Podczas Peewee wojny światowej odważny Airdale Terrier o imieniu Jack wykazał się niezwykłą odwagą na polu bitwy. Mimo ekstremalnych warunków i poważnych obrażeń, Jack nieustraszenie dostarczył kluczową wiadomość do brytyjskiego dowództwa. Niestety zmarł niedługo po wykonaniu swojej misji. Przesłanie, które niósł, uratowało jego batalion, a za swoją odwagę został pośmiertnie odznaczony krzyżem Wiktorii. Duch odwagi i determinacji, który zaprezentował Jack, pozostaje cechą charakterystyczną dzisiejszych Airedale Terrierów. Te wszechstronne psy, łączące zwinność teriera z umiejętnością pływania i tropienia zwierzyny, doskonale sprawdzają się zarówno w roli psów sportowych, jak i pracujących. Współcześnie uczestniczą w zawodach agility, posłuszeństwa i testach myśliwskich. Czerpiąc radość z aktywności, które angażują ich bystre umysły i niespożyte pokłady energii. Airedale Terrier najlepiej się czuje, gdy ma określony cel: czy to zabawianie dzieci, z którymi świetnie się dogaduje, choć konieczny jest nadzór, czy towarzyszenie właścicielom podczas joggingu. Jednakże ich niezależna natura może sprawić, że nie zawsze będą czekać na polecenia, co czyni je idealnymi dla osób, które lubią wyzwania. Ze względu na silny instynkt łowiecki, Airedale Terrier może wykazywać agresję wobec innych zwierząt i nie toleruje surowego traktowania. Wymaga konsekwentnego, pozytywnego treningu posłuszeństwa oraz solidnie ogrodzonego podwórka. Jako doskonałe psy stróżujące, Airedale będą z zapałem chronić swoje rodziny przed intruzami, jednocześnie pozostając przyjaznymi wobec zaproszonych gości. Poza swoją ochronną naturą, Airedale Terrier ma także zabawną i komiczną stronę. Uwielbiają spędzać czas z rodziną, angażować się w psoty, bawić się zabawkami i zachowują szczenięcą żywiołowość nawet w starszym wieku. Airedale Terrier to urzekająca rasa, łącząca odwagę, atletyczność, styl i poczucie humoru. Wielu właścicieli przyznaje, że posiadanie jednego Airedale to przyjemność, ale posiadanie dwóch to jeszcze większa radość. Airdale Terrier to pracowity, niezależny i atletyczny pies, który wyróżnia się dużą energią, zapałem i wytrzymałością. Jak wiele ras terierów, może wykazywać zachowania takie jak kopanie, gonienie czy szczekanie co może stanowić wyzwanie dla osób, które nie są zaznajomione z charakterem tej rasy zanim zdecydujesz się na przyjęcie Airedale Terriera do swojego domu, ważne jest, aby ocenić, czy jesteś gotów na radzenie sobie z tymi potencjalnie niepożądanymi zachowaniami i zaakceptować wyzwania związane z ich niezależną naturą. Jeśli jednak zdecydujesz się na Airedale i zapewnisz mu odpowiednią uwagę oraz stymulację, będziesz czerpać radość z ich aktywnej, zabawnej, a nawet komicznej osobowości. Ta rasa uwielbia aktywność, dlatego ważne jest, aby nie zostawiać jej samej na dłuższy czas, aby uniknąć nudy, która może prowadzić do destrukcyjnych zachowań. Szkolenie Airedale Terriera wymaga urozmaiconych metod oraz pozytywnego wzmocnienia, np. w postaci smakołyków, aby utrzymać jego zainteresowanie. Unikaj metod opartych na surowych poleceniach, ponieważ mogą one nie przynieść oczekiwanych rezultatów w przypadku tej rasy. Jako niezawodny pies stróżujący, Airedale z dumą chroni swoją rodzinę i może być groźnym strażnikiem. Jednak w stosunku do swojej rodziny i przyjaciół zazwyczaj pozostaje przyjazny. Temperament Airedale terriera jest kształtowany przez różne czynniki, takie jak dziedziczność, szkolenie i socjalizacja. Wybierając szczeniaka, warto zwrócić uwagę na jego temperament, ciekawość i chęć do zabawy. Spotkanie przynajmniej jednego z rodziców oraz obserwacja rodzeństwa lub innych krewnych może dostarczyć wskazówek dotyczących przyszłego zachowania szczeniaka. Wczesna socjalizacja jest kluczowa dla prawidłowego rozwoju Airedale Terriera. Eksponowanie ich na różnorodne doświadczenia, ludzi, widoki i dźwięki od najmłodszych lat pomaga w kształtowaniu ich umiejętności społecznych. Zapisanie ich na kurs przedszkolny dla szczeniąt, regularne zapraszanie gości oraz wizyty w miejscach pełnych ludzi mogą przyczynić się do ich ogólnego rozwoju i dobrego samopoczucia. Decyzja o adopcji Airedale Terriera to odpowiedzialny krok. Niestety, wiele tych wspaniałych psów trafia do schronisk przez niewiedzę potencjalnych właścicieli o ich potrzebach. Jeśli rozważasz powiększenie rodziny o takiego czworonoga, rozważ adopcję.